Z czego się utrzymywałeś po śmierci mamy? Ta. Nie wiem. Znaczy się wiem, nie wiem. No te. Po pierwsze, jak mama umarła, dostałem 226 zł. To była, jak to się nazywa, taka z ZUS-u czy z czegoś tam. Mhm. To było strasznie dużo pieniędzy. No i to było pierwsze, a potem no te mamy koleżanki, a potem jak wynajmowałem to mieszkanie, to z tego. A potem to już nie wiem, pani, już nie wiem co pani... I potem uważałem, że się sam utrzymuję, bo dawałem lekcje polskiego. Miałem świetną uczennicę, nazywała się Mania Kac, która miała, jak się nazywa, takie, co się nie można nauczyć czytać. Dyslexia. Dyslexia. I ona ciągle miała z polskiego, tak była świetna uczennica, z polskiego dwóje. I ten ojciec miał pracownię kołder na ulicy Żelaznej. I mnie złapał, że ja uczył ją czytać polskiego. Wobec tego to było niemożliwe, żeby ją nauczyć, więc 2 lata uczyłem ją 2 razy w tygodniu i miesięcznie dostawałem za jesień. Czy kwarta, 10 zł. To była kolosalna suma, a to był dożywotni etat. Tylko potem wojna się zaczęła. Ona była świetną tancerką potem. Ona tańczyła w tych przedstawieniach w czasie wojny. No, to świetnie tańczyła, świetnie Mania Kac, świetnie tańczyła. I śpiewała w ogóle, świetna dziewucha, ale miała dyslekcję. Nauczyć się czytać, ciągle czyta. Bo byliśmy ciągle al-amak-ota. I dalej się nie ruszyło. Ale to trwało, przeszło rok czy dwa, ale ja zarabiałem. Tylko, że to tak dużo to nie było, bo ja musiałem iść pieszo. Rozumiesz, z Franciszkańskiej na Żelazną, tam daleko, koło Złotej. No to, bo tramwaj był za drogi, bo inaczej z tej lekcji bym zamiał, rozumiesz? Już nie pamiętam, ile to było za lekcję, ale to było tak, że pieszo musiałem iść, żeby to... Więc ta lekcja trwała nie godzinę, tylko trwała 3 godziny. A po drugie, jak wracałem z tej lekcji, to miałem po drodze kolegów, to już tam do domu nie wracałem.